Witamy widzów Racjonalisty TV. Dzisiaj naszymi gośćmi są osoby doskonale naszym widzom znane, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Waldek Sadowski bierze udział w każdej rozmowie. Dzień dobry. Jest to rodzaj festiwalu Waldemara Sadowskiego, na co sobie zasłużył znanym już Państwu, znaną sprawą pozwu przeciwko Telewizji Polskiej o naruszanie godności nas wszystkich. O tym niedługo kolejne nagranie. Dzisiaj, drugą osobą jest też zapamiętana na pewno doktor Justyna Smoleń-Starowiejska. Dzień dobry. Oboje Państwo są filozofami, a Waldek do tego prawnikiem, co akurat dzisiaj nie powinno mieć chyba wielkiego znaczenia dla tematu, bo chciałbym, żebyśmy rozmawiali o sensie nie tak najogólniej, ale jednak bardzo ogólnie, mianowicie o sensie życia, o tym, czy życie ma sens, zwłaszcza życie bez Boga, co szczególnie interesuje naszych widzów, jak rozumiem, i jest jakoś adekwatne do idei i sensu naszej telewizji, która jest telewizją no mniej lub bardziej osób bezbożnych w pewien szczególny sposób. Także chciałem Was najpierw ogólnie zapytać o sens życia, czy ono ma sens, czy nie ma. I czy on jest jakoś związany z wiarą w Boga, czy w jakiś transcendentny porządek, czy transcendentny byt. No i oto na zakończenie, ale powiem z góry, to potem się pojawi, czy powróci. Czy to życie, jeśli być może nie ma sensu, albo nie całkiem, albo no, w takiej czy innej konfiguracji tego sensu, na przykład naszego subiektywnego z jakimś obiektywnym, być może istniejącym, czy takie życie problematyczne z perspektywy sensu jest warte życia, czy w ogóle warto żyć, gdybyśmy doszli do wniosku, że sensu nie ma? Takie ogólne pytanie. No i milczymy. Nie, już zamilczałam przez moment, bo myślałam, że jeszcze może jedno zdanie dopowiesz. Tak, bardzo chętnie, a jakie mam wypowiedzieć? Nie będę ci mówić, co masz wypowiadać. Ja bym tu chciała, właśnie powiedziałeś z takiej perspektywy wewnętrznej i z perspektywy zewnętrznej o tym sensie, o sensie życia, i myślę, że to jest chyba taki no właśnie dwutorowy trop, którym trzeba by na początku podążyć, żeby sobie w ogóle to pytanie zadać i próbować na nie odpowiadać, bo z jednej strony to jest, jakby co to jest sens, tak? Trzeba by się zapytać. Sens ma bardzo wiele przełożeń, to słowo zarazem wiąże się ze znaczeniem, jakimś pewnym poczuciem, takiej celowości na przykład. Więc jeżeli zadamy sobie pytanie, czy życie, czy moje życie ma sens, czy jest jakoś wartościowe, czy celowe, to ja teraz mogę odpowiedzieć z perspektywy moich przeżyć, czyli z tej perspektywy tego sensu wewnętrznego, tego sensu, czyli tej wartości życia mojego dla mnie, ale mogę też odpowiedzieć z perspektywy życia w ogóle, czy życie jako takie ma sens. I jeszcze mogę odpowiedzieć z perspektywy właśnie takiej teraz, czy niezależnie od tych moich doświadczeń, właśnie powiedzmy w jakiejś takiej perspektywie, nie wiem, teologicznej, bo to może. Nie, bo powiedziałeś o tej boskości, czy jakiejś nie, no, takiej. Zgoda. Więc to jest perspektywa teologiczna, no to tak się nazywa. Okay. Chociaż można to mówić o sensie w kontekście religijnym, czy wiary w Boga, okay, z perspektywy psychologicznej, no czy psychologiczno-filozoficznej. W każdym razie z perspektywy zewnętrznej niż to moje wewnętrzne doświadczenie. Przepraszam bardzo, może byś się jednak troszkę przysunęła, bo tak? Teraz jest taka sytuacja, że ja się prawie tyłem odwracam. I wtedy będzie większy sens tej naszej komunikacji. Także tutaj, wiesz, wydaje mi się, że na to pytanie, czy życie w ogóle ma sens, trzeba by odpowiadać właśnie w zależności od tego, jaką perspektywę obejmiemy. I teraz indywidualny człowiek może mieć poczucie sensu swojego życia, czyli że jego życie jest wartościowe, albo bez sensu swojego życia. Ale może też mieć naraz. Ja w dużej mierze mam naraz, bo tak. Kiedyś tam sobie wymyśliłem, jaki mógłby być, czy jest wręcz sens życia taki, najpierw taki, że w ogóle zadałem sobie pytanie o sens życia, potem taki, że udzieliłem sobie jakiejś odpowiedzi względnie satysfakcjonującej, no ale od czasu do czasu włączają się różne stany świadomości, powiedzmy, różnego bardzo rodzaju.
które poddają wątpliwość, sensowność tego mojego subiektywnego sensu, no bo jednak to wszystko się kończy, wszystko co robimy, czy dzieci, czy wartości, czy rewolucję społeczną, czy wynalazki, które przedłużają życie, to wszystko razem zmierza do całkowitej anihilacji. Nie tylko my ludzie, ale nie tylko planeta, nie tylko Układ Słoneczny, ale prędzej czy później prawdopodobnie cały Wszechświat. Więc z tej perspektywy, jak czasem spróbuję spojrzeć z obu naraz, mojej osobistej i tej, to mi się zachciewa rozmów i na ten temat przynajmniej. No może właśnie dlatego, przepraszam, zaraz Ci dam dojść do głosu, proszę, żeby odpowiem. Proszę, proszę. Może właśnie dlatego ludzie szukają tej perspektywy też zewnętrznej właśnie w religiach, czy w jakichś światopoglądach, bo poprzez swoje wewnętrzne doświadczenia czy przeżycia często tracą te, no właśnie tu wtedy jest to poczucie sensu, prawda, nie ten... No ale to poczucie, jako racjonalista czy coś w tym rodzaju, chciałbym, żeby było względnie adekwatne, stąd problem. Bo gdybym tak uznał, że muszę mieć to poczucie sensu, wszystko jedno czy adekwatne, to bym popadł w religijność albo coś religijno-podobnego, prawda? Jakąś wiarę w środowisko, na przykład naturalne, jak Waldek Sadowski. Ja? W ten sposób. No, przeszedłeś tam, zapraszam dałeś o głos, no dziękuję bardzo. Znaczy ja z góry zaznaczam, że nie wiem, co to jest sens, tak? Nie wiem, czy istnieje, nie wiem, czy jest i co to jest. Natomiast jest coś takiego, ale ja bym to porównał, bo to zjawisko, powiedzmy, czy tę koncepcję porównałbym do czarnej dziury. Czyli wiemy, że istnieje. Wiemy, bo ze względu na to, że oddziaływuje, tak? Tak, wiemy, tak, że ma jakieś oddziaływania na środowisko, na otoczenie całe kosmiczne, nie wiemy, co się w środku dzieje. Nie wiemy, co to jest tak do końca, tak? W środku, w tej czarnej dziurze, więc ma to jakieś powiązanie, jest to tego typu pojęcie w życiu społecznym, nie? I z drugiej strony, oprócz tego, co mówiliście, ja bym tu poruszył inny aspekt, tak? Że właściwie w kontekście ewolucji. Bo życie zaczęło się oczywiście gdzieś tam na bardzo niskim poziomie, gdzie w ogóle te pierwsze organizmy, czyli nasi przodkowie, jednokomórkowce i inne, nie zadawały sobie w ogóle takiego pytania, ani nie było takiego problemu, tak? Ale one miały zaprogramowaną chęć życia, tak? To było od początku, one walczyły z entropią cały czas, bo życie właściwie od początku to jest jakby przeciwstawianie się chaosowi i kosmosu. I one to mają zaprogramowane. Ja myślę, że to doszło do nas, tak? Ten jakiś rodzaj programu komputerowego, który każe nam żyć, tak? Każe nam się przeciwstawiać bezsensowi może kosmosu w tej chwili też, tak? W sprawie tej ewolucji tego mechanizmu, który każe nam żyć, to chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że nie ma takiego mechanizmu tak w ogóle. Tylko jest tak, że niektóre byty, czy jednokomórkowe, czy wielokomórkowe i tak dalej, mają jakoś ewolucyjnie wprowadzoną tą chęć życia, a inne nie mają. Te, co nie mają, zaraz znikają. No dokładnie, tak. Czyli tu jest właśnie, na tym polega też dobro naturalne, tak? Że dalej przechodzą te, które chcą żyć, tak? Którym się chce żyć i boją się odejść w nicość, tak? No i te gatunki przetrwały i człowiek jest właściwie taką istotą przejściową jeszcze, tak? Mamy trochę z tamtego bytu, ale mamy też rozum. W pewnym momencie się pojawił rozum i w tym momencie chyba pojawiło się to pytanie o sens, tak? No bo, to już taki rozum abstrakcyjny. No bo z jednej strony, no to rzeczywiście mamy całą tą chemię organizmu, prawda, w sobie, która daje nam zadowolenie, tak? Jak jej nie ma, to czy jak osiągniemy coś i tak dalej, ta chemia organizmu się zmienia i chce nam się żyć. I to można by powiedzieć, że to jest taki sens biologiczny, wręcz wbudowany w nas. Tak? Natomiast w pewnym momencie gdzieś tam, nie wiem, może w okolicach oświecenia pojawia się pytanie właśnie po co, dlaczego żyć, tak? Dlaczego to wszystko jest. No nie, no u Leibniz też, właśnie Leibniz zadał to pytanie, dlaczego jest raczej coś niż nic. Tak? I oczywiście, że wcześniej, natomiast tam cały czas odpowiedź była taka, że istnieje Bóg i Bóg jest jakby tym głównym sensem, tak, nadaje nam sens. I moim zdaniem u Kanta, Bóg jest jeszcze u Kanta oczywiście, ale on został sprowadzony do jakiejś drugorzędnej roli. Rola Boga w umyśle ludzkim jest na drugim miejscu, a wolna wola jest, wolna wola i rozum, tak, u Kanta
to człowiek jest decydentem. Może odrzucić Boga, tak? Może być ateistą, prawda? Bo to jest jego wolny wybór, tak? No i oczywiście gdzieś tu jest wołanie o sens w tym momencie, moim zdaniem, takie nowoczesne, o jakim my mówimy. Ale to tak? Powiedziałeś nawiążę do twojej wypowiedzi jakąś taką klamrę mi się pojawiła, bo powiedziałeś o tym chaosie, to jest twoje wyrażenie, o chaosie wszechświata i teraz o tej takiej porządkującej roli tego sensu wrodzonego, czyli dążenia do, no można powiedzieć, zrealizowania swojej istoty jako istoty żywej. Waldek chyba mówił po prostu o życiu, że życie, no nie tak. Sens życia, tylko sam życie, życie. No tak. W sensie biologicznym jest przeciwstawieniem się entropii. Tak. Bo wypadła żadna osoba, ale musiałem to wtrącić. Bo chciałam nawiązać też do tego, co Andrzej wcześniej powiedziałeś, to znaczy no właśnie do tego, że teraz możemy patrzeć na ten sens jako rodzaj pewnego, czy inaczej, sens jako znaczenie, prawda, czyli właśnie istota, to na czym coś ma polegać, jeżeli ma spełniać się według swojej istoty, czy realizować swoją istotowość. I tu chyba bym widziała tę realizację, to parcie życia do, no do przeżycia właśnie, do uporządkowania, a z drugiej strony ten sens jako cel, bo człowiek, powiedziałeś, że no pojawiliśmy się późno, jesteśmy przejściową taką formą życia, ale też późno według ciebie, czyli dopiero w oświeceniu, pojawia się to pytanie. I Andrzej ale takie jako wyraźnie sformułowane. Tak, Andrzej wtedy zaprotestował, że pojawiło się wcześniej i ja bym chciała to rozgraniczyć, bo ono pojawia się wcześniej, ale pojawia się jako takie zapytywanie, co jest, jakim życiem warto żyć. No to jest, prawda? To, co kiedyś w rozmowie ty wspomniałeś chyba o postawie Sokratesa, że żyć nierozumnym życiem nie warto, czyli już to podnoszenie zapytywania o to, co warto, a czego nie warto, żeby to życie właśnie miało sens czy znaczenie, pojawia się wcześniej. Ale z kolei pytanie o taką, skąd się ten sens bierze, czy życie samo w sobie jest sensowne, czy teraz my musimy do czegoś sięgnąć, do jakiegoś królestwa sensu, bo tak akurat w niemieckiej filozofii to się pojawia to Reich, prawda, der Werte, królestwo wartości. Czy musimy do czegoś sięgać poza nami, poza życiem jako takim, żeby temu życiu właśnie nadać dopiero sens? I to jest duży problem właśnie w filozofii od czasu oświecenia i mamy duży kryzys w filozofii wieku XIX i później początku XX, gdzie okazuje się, że te, no, świat bytu i świat sensu, co rozdzielił Locke, pokantysta, są dwoma przeciwnymi obszarami i teraz człowiek właśnie dopiero za mocą swojego rozumu może sięgać do świata wartości, sensu, żeby ten sens życiu nadawać. A sięgać do świata wartości, czy sięgać do swoich potrzeb związanych jakoś z życiem świadomym i bez sięgania, przynajmniej w takim konkretnym sensie tego sięgania, wymyślić sobie ten sens dla samego siebie. No to jest jeszcze, wiesz, to zagadnienie. Znaczy rozróżnienia z kolei znowu wartości, czy one są tymi wartościami instrumentalnymi, które są na przykład dla mnie użyteczne w danym momencie jako coś, co ja mogę wykorzystać, żeby nadać jakimś moim działaniom sens, prawda? Ale konkretnym działaniom. Tak, no właśnie. I teraz a teraz mówimy strony, nie o konkretnych działaniach, tak, tylko o całym życiu. No właśnie, i teraz z drugiej strony bardziej problematyczne jest to, gdzie znaleźć? Dla mnie to może nie jest problem, ale taki pojawia się problem w filozofii i w takim myśleniu europejskim, kontynentalnym europejskim, zwłaszcza w wieku XX, w pierwszej połowie XX wieku, ale myślę, że ten problem cały czas jest. No właśnie, gdzie z kolei sięgać, żeby znaleźć ten sens, można powiedzieć, obiektywny właśnie. No właśnie, w związku z tym mam takie konkretne pytanie, czy waszym zdaniem współcześnie w Europie kontynentalnej zwłaszcza, ale może i na wyspie, która się od nas odłącza też, czy ludzie wierzący wierzą na tyle głęboko, że ta taka resztkowa, powierzchowna, bardzo słaba wiara, czego ja sobie nie wymyśliłem, bo to najróżniejsze badania potwierdzają, że bardzo niewielki procent ludzi wierzy tak głęboko, na przykład, że przestaje się bać śmierci, przynajmniej tak to deklarują, ale to jest kilka procent zaledwie. Pozostali jakoś tam wierzą, jakoś uczestniczą w życiu religijnym, ale czy taka słaba wiara właśnie może być źródłem sensu i co by to miało w ogóle być? Co to za sens miałby być właściwie? No właściwie ty, jako była pani profesor
z uczelni katolickiej, może więcej niż Waldek, ale może nie więcej, możesz na ten temat powiedzieć. Nie wiem, czy taka współczesna religijność może być źródłem sensu? Dam najpierw Waldkowi powiedzieć, bo już zaczął. No to znaczy, wiesz, no to właśnie, to mnie najwyżej zupełnie żal, sprostujesz to, co powiem. Znaczy, tak mi się wydaje, że właściwie, tak jak mówiłem, człowiek jest tą istotą jeszcze przejściową, taką niedokończoną prawdopodobnie, tak? Patrząc z punktu widzenia na przykład filozofii Teilharda de Chardin, gdzieś tam dążymy, tak? Ewolucja rzeczywiście pokazuje, że dokąd idziemy, tak? Że dokąd się to rozwija, oczywiście nawet wbrew naszej woli, nie? I teraz tak patrząc na to, być może człowiek nie potrzebuje do końca takiej, czy nie potrzebował do niedawna takiego sensu silnego, tak? Takiego, jakim mówimy, że on jest obiektywny. Jak usłyszymy tą odpowiedź na to, na pytanie o sens, to wszyscy doznają eureka, tak? Nagle i powiedzą, tak, to jest właśnie to, o co nam chodziło, tak? I teraz już wreszcie nasze życie będzie szczęśliwe, już wiemy, po co żyć, dlaczego i tak dalej. Ja myślę, że... Troszkę odpowiedzieć na moje pytanie? No, mogę. Ale to ponówię, jeżeli można. Nie było pytanie o to, tego religijność. No tak, ja mówię o tej religijności, że ona prawdopodobnie przez te kilka tysięcy lat ona nie była homo sapiens tak bardzo potrzebna, bo te czynniki biologiczne napędzały życie. One powodowały, że chciało się żyć, tak? Ta siła życia była tak mocna w genach już właściwie zaprogramowana, że taki lekki sens życia wystarczał jakby, bo właściwie dla tych ludzi śmierć była głównym powodem. Bo czy... No to nadawało sens taki, że głównym powodem właściwie, dlaczego ludzie nie mieli sensu, czy nie widzieli sensu, mówię w tym okresie, tak, rozwoju, to była śmierć, tak? Śmierć każdego właściwie no, rozkładała. To wszystko było bez sensu, tak? Robi do dzisiaj zresztą można mieć z tym problem, tak? Że śmierć właściwie no, na końcu mówi, że to wszystko jest bez sensu. Jeżeli ciekawa rzecz jest tutaj, bo można do tego dwojako podejść. Jaka jest różnica między na przykład śmiercią Jezusa a śmiercią Sokratesa? Te ich ostatnie słowa. One bardzo, bardzo dużo o tym mówią, o potrzebie, tak? To znaczy, że z jednej strony o śmierci i zwątpieniu. I Jezus na końcu na krzyżu powiedział Eloi lama sabachthani, Panie, Panie, czemuś mnie opuścił, tak? Czyli on wierzył, że jest jakiś byt wyższy, jakiś Bóg, który jemu akurat nie pozwoli umrzeć, tak? No i niestety no, okazało się, że Jezus jest człowiekiem i umiera na krzyżu, tak? I woła o to, jest pełne zwątpienie, rozpacz pełna, tak? No, a z drugiej strony mamy Sokratesa, tak? Taka śmierć stoicka. On sobie umiera, rozmawia z przyjaciółmi i na końcu jeszcze jego ostatnie zdanie Sokratesa, no to jest właśnie o kogucie. Mówi do Asklepiosa, słuchaj, obiecaliśmy Asklepiosowi tego koguta, więc jak umrę, to mu tego koguta nie zapomnij dać. Nie? No to jest zupełnie stoicka, obojętne odejście w drugą stronę. I stoikom właściwie nie jest potrzebny taki sens, prawda? Jak tak, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali wyjaśnić, próbowałem o to zapytać, ale mi się nie udało za pierwszym razem, taką kwestię, czy to poczucie sensu, zaznaczam tutaj cudzysłów, o którym przed chwilą mówiłeś, na początku tego wywodu, o tej sile życia człowieka pierwotnego, który no, walczy o byt i w tym sensie ma poczucie sensu, że nie ma wątpliwości, bo za bardzo jest zaangażowany w tą walkę. Ale czy ten rodzaj świadomości, która jest, że tak powiem, proto czy pre w ogóle jakaś senso pytająca, czy to jest poczucie sensu, czy zanim człowiek zada sobie pytanie o sens, i nie zadaje sobie tego pytania, czy nie ma tego typu wątpliwości, czy to znaczy, że on ma to poczucie sensu, czy on jest w jakimś stadium przejściowym, ale wcześniejszym niż nasze stadium, i czy można mówić o sensie, bo jednak tu się w moim odczuciu domaga jakiejś koncepcji, jakiejś niekoniecznie w sensie czysto intelektualnym, ale jednak jakimś myślowym, że mamy poczucie właśnie, że na przykład ten, czy ojciec Bóg, czy przybysz z Europy w przypadku wiar takich plemiennych na niektórych wyspach Pacyfiku, czy ten stan bytu, również w sensie stanu świadomości, to
możemy nazwać sensodajnym, czy w ogóle czy można mówić sensownie o sensie w takim stanie świadomości, zanim człowiek sobie zada pytanie o sens? Mnie się zdaje, że znaczy jakby wydaje mi się, że doświadczenie tych kultur potwierdza, że jest to jakoś sensodajne. Niedawno, parę dni temu była rocznica urodzin chyba Wacława Havla i przypomniała mi się taka wypowiedź Wacława Havla, gdzie on mówi, że największą tragedią współczesnego człowieka jest to, że przestał zadawać sobie pytanie właśnie o sens życia, że przestał zadawać pytanie, więc samo chyba to poszukiwanie sensu albo w ogóle problematyzowanie tej kwestii jest już jakoś sensorodne, czyli nadające znaczenie egzystencji, tak bym chyba powiedział. Ja bym się z tym zgodził, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Znaczy w pierwszej części odpowiedziałeś, że tak, ale czy to się da jakoś uzasadnić? Bo to właściwie, ja chyba zadając to pytanie, tak naprawdę pytam o znaczenie tego pojęcia. Czy jakiś taki stan świadomości, w którym wszystko jest okej, okay, tylko wiemy, że musimy zabić mamuta, czy wydobyć z ziemi jakieś korzenie, czy co tam wtedy ludzie jedli. I nie zadajemy sobie pytania o sens i nie mamy wątpliwości, czy to w ogóle ma sens znowu na tego mamuta polować i tak dalej. Czy to jest sens? No ja myślę, że to jest tak, można w cudzysłowie powiedzieć, że to jest sens zewnętrzny. Nie? Czyli biologia gdzieś tam nadaje żywym istotom jakiś sens, natomiast jak mówię, od Kanta pojawił się ten problem rzeczywiście dla każdego umysłu. Już nie chodzi o mamuta, tylko o to właściwie po co się męczyć, tak, po co żyć. No. Ja myślę, że to z jednej strony oczywiście od Kanta, ale cała koncepcja niczego, tak, śmierci Boga w tym sensie, że znika z kultury, tak, i to widać w Europie Zachodniej, właściwie Bóg przestaje być jakimś punktem odniesienia, jeśli chodzi o sens. Ja nie wiem osobiście. Źródłem sensu to chyba. Ja nie wiem, co może być źródłem sensu. Nie odpowiedziała na to moje pytanie o to, czy ta płytka Współczesna religijność może być źródłem sensu. Bo ja chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie, wiesz, dlatego że dla mnie sensowne jest bycie, jeżeli jesteś religijny, to sensowne jest być głęboko wtedy wierzącym, albo jak nie jesteś religijny, to nie być wierzącym, znaczy w sensie jak nie uznajesz, czy nie wierzysz w jakąś istotę boską, no to po prostu jesteś ateistą, a jeżeli w nią wierzysz, to jesteś głęboko wierzący. Tak chyba powinno być to spełniane. Nawet w rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o taką właśnie rzeczywistość, o której ty mówisz, taką płytką religijność, obrzędowo-polityczną. Taką bardziej, tak. No ja nie widzę w tym źródła sensu, ale jak jest naprawdę dla tych osób, które w ten sposób funkcjonują, to ja nie mogę za te osoby odpowiadać. A też nie jestem socjologiem, żeby przeprowadzać, czy nie przeprowadzałam takich badań. Dlatego być może nie odpowiedziałam ci jakoś szczegółowo na to, bo chyba nie do mnie ono jest. Ja mam taki tak, ty jesteś tym najbardziej kompetentna chyba w tym towarzystwie. Przepraszam, Waldek, proszę, nie, bo powiedziałeś, że jeśli to doświadczenie religijne, czy taki stan świadomości religijnej miały być źródłem sensu, to w przypadku tych osób głęboko wierzących. No dobrze. A w jaki sposób, czy jakiego sensu źródłem byłaby ta głęboka wiara? To wiesz, właśnie, wiesz co, jeszcze się zastanawiam. Co to takiego by miało być? Jeszcze zastanawiałam się, jak mówisz, bo może nie do końca precyzyjnie się wyraziłam. Chodzi mi o to, że jakby spełnieniem wiary, czy jest wiara głęboka, najlepiej by tak było. Natomiast jeżeli komuś nadaje w życiu sens, choćby spełnianie takiej tylko obrządku, bezrefleksyjnie, ale w sensie nadaje mu to znaczenie jako dobrze przeżytego życia, tak? Że ja dobrze przeżywam życie i w związku z tym to moje życie dla mnie ma wartość, no to chyba wtedy też jest sensowne. Czyli posłuszeństwo właściwie pewnemu porządkowi, w którym uczestniczę, tak? Jeżeli to jest dla mnie spełnienie moich potrzeb życiowych też, prawda? Mojego poczucia, że ja przeżywam życie w sposób taki, jak należy je przeżyć dla mnie. Chodząc do kościoła. Na przykład. No ja bym widział tutaj jednak trochę, no może podobnie, ale trochę inaczej bym powiązał samo poszukiwanie sensu na tym etapie, na tym poziomie rozwoju homo sapiens, bo cały czas widzę to jednak w trakcie stawania się, nie? To nie, człowiek nie jest istotą
skończoną, jeszcze jakaś tam przyszłość jest i myślę, że ewolucja w kulturze działa, tak? Znaczy działa na te koncepty sensu także, prawda? I wydaje mi się, że tutaj bardziej na podstawie tego, co wiemy i czego jeszcze nie wiemy, to bardziej by była racjonalna postawa, czy bardziej taka, powiedzmy, odpowiedzialna byłaby postawa agnostycyzmu, ale powiązanie tego z jakąś nadzieją, nie? Czyli poszukiwanie w tym obszarze wiedzy, którą już mamy, poszukiwanie jakiejś namiastki celu, czyli coś, co nam daje większą nadzieję niż to, co byśmy wiedzieli. Mi się na przykład wydaje, że no to oczywiście się mówi na to, że to jest narracja jakaś, że to jest porządek wyobrażony, tak jak Harari to nazywa, coś, co sobie sami projektujemy na temat świata. I mi się wydaje, że to powiązanie z nadzieją na przykład, jako przykład tylko podaję, to jest jakby eksperyment myślowy, tylko na przykład to cała koncepcja Teilharda de Chardin, tak? To znaczy on jeszcze to oczywiście na poziomie takim teologicznym proponował, ale właśnie on był ewolucjonistą, tak? Jednym z pierwszych jezuitów, którzy... Bo wprawdzie w czasach mojej młodości to była bardzo popularna koncepcja, również na psychologii, ale nie jestem pewien, czy ja się zrobię. Znaczy, Teilhard de Chardin był jezuitą i zajmował się badaniem szczątek dinozaurów, różnych tam kości, czyli ale był to takim głębokim... Nie dlatego, że był jezuitą, tylko że był też paleontologiem. Był paleontologiem i jezuitą jednocześnie, dlatego prawdopodobnie wpadł na tą koncepcję, na tą koncepcję właśnie rozwoju człowieka. I on mówił, że człowiek jest istotą właśnie niedokończoną i raczej jest jakimś drogowskazem. Jest, dąży ostatecznie do Boga. I dąży do punktu omega. On to nazywa punktem omega, co tam u świętego Jana jest właśnie Jezusem. Tak? I my gdzieś tam w przyszłości jako ludzkość spotkamy się tam właśnie w tym punkcie omega z Jezusem, czyli z tym dobrem, absolutnym, miłością i tak dalej. Ale co ciekawe u Teilharda de Chardin, no to on to ewidentnie łączył nie tylko z ewolucją, ale z technologiami, tak, z rozwojem techniki. On tam wręcz pisał oczywiście za jego czasów już był telegraf, telefon, widział to wszystko, tak. Mieszkał przez pewien czas na zesłaniu w Nowym Jorku, także zesłanie było świetne, no bo oczywiście wtedy ten Watykan odrzucił całkowicie, potępił jego koncepcję, no i został zesłany do Nowego Jorku. To Bóg stworzył człowieka, a nie człowiek docelowo. No i ewolucję odrzucano jeszcze w tym czasie, tak? Natomiast Teilhard de Chardin mówił, że ewolucja jest faktem, jest czymś, no powiedzmy, najważniejszą zasadą, tak, życia na Ziemi. Ale ten punkt omega się świetnie, bo właśnie a propos tej nadziei, o której mówiłem na początku, tak, tylko skończę, bo to się świetnie wpasowuje w całą tą filozofię Doliny Krzemowej, tak? Może byśmy zostali przy tamtym wątku. Dobrze, okay. Bo chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś o nadziei. Ja jakiś czas temu mówiłem już w naszej telewizji parę razy, że prowadziłem takie badania na temat tego, w co wierzą wierzący. No i okazało się tam, mówiąc najogólniej, że w ogóle w nic nie wierzą, tylko mają nadzieję. Oczywiście to jest dyskusyjne wszystko. A nadzieje na co? No, że jest jakieś życie po śmierci, że jest jakieś coś, że nie umieramy tak całkiem. Czyli z grubsza biorąc mają nadzieję, że to całe nauczanie Kościoła, zwłaszcza w odniesieniu do życia po śmierci, no, że w tym coś jest trochę prawdy. I ja się potem zastanawiałem, nawet tutaj miałem rozmowę z jednym filozofem na temat tego, czy jako ateiści i krzewiciele ateizmu, bo ja jestem takim krzewicielem, chociaż nie bardzo jakimś twardym i okrutnym, czy powinniśmy to robić, czy to jest moralnie, a też w jakimś dowolnym sensie usprawiedliwione, żeby pozbawiać ludzi nadziei. Bo ile pozbawiać fałszywej wiary, wydaje mi się okej, to pozbawiać nadziei miałem wątpliwości. Badałem trochę tę kwestię metodą spekulacji takich nieempirycznych zupełnie, ale też rozmawiałem z tymi, którzy kiedyś tam powiedzieli, że mają nadzieję. I moim zdaniem skutek tego jest taki, no dość to jest hipotetyczne, nie jakieś konkluzywne, co zaraz powiem, że ludzie, którzy mówią, że mają nadzieję na przykład na życie po śmierci, spotkanie z Bogiem, pójście do raju, tak naprawdę nie mają nadziei wcale. Że jak człowiek mówi, mam nadzieję, że coś w tym jest, to wyraża głównie swoją rozpacz, że
Nadzieję może mają ci, którzy mówią, że wierzą głęboko, a ci, którzy mówią, że mają nadzieję, moim zdaniem tak naprawdę nie mają nadziei, tylko nie mają odwagi sobie tego powiedzieć. Dlatego nie bardzo wierzę w ten wątek. To znaczy, ja powiedziałem, że to jest eksperyment myślowy i pewna no i propozycja, tak, na nadziei, którą można sobie krzewić, ale można równie dobrze, moim zdaniem, równie dobrze można żyć, nie mając żadnych nadziei, tak, tylko żyjąc sobie tym, co słuchając Bacha, czytając plan, piękną literaturę, tak, plan. Jak, no, plan na swoje życie, nawet bez planu też można. A nawet na życie kolejnych pokoleń też można. Oczywiście, że tak. No, to i swoją rolę. Ja bym powiedziała jeszcze o jednej kwestii, której chyba nie poruszyliśmy, albo przynajmniej ona tak nie wybrzmiała. Jeszcze mamy prawie pół godziny. Dobrze. Myślałam, że 15 minut. No lepiej by było. Poczekaj, bo przyniosłam, co chciałam powiedzieć. Chodzi mi o to, że do tej pory ta rozmowa, przynajmniej tak w moim odczuciu, my sobie rozmawiamy na takiej płaszczyźnie tego spojrzenia europejskiego. No, to bardzo się cieszę. No, świetnie, ale wiesz, nie jesteśmy, jakby kultura europejska to nie jest kultura ogólnoświatowa, więc tu chyba trzeba by, jeżeli zadajemy pytanie o sens życia i postrzeganie tego sensu życia, no to trzeba by chyba się zastanowić też, jakie są inne odpowiedzi na to pytanie poza naszą kulturą też europejską. Nie. I teraz, ale poczekaj, i teraz to, co mówił Waldek o tej nadziei, czy obydwaj mówiliście, to jest związane no właśnie z jakąś taką przestrzenią poza tym życiem tutaj witalnym, biologicznym, prawda, na Ziemi. A ja sobie pomyślałam o buddyzmie i o tej, i co tam jest właśnie tym sensem życia. Czyli Budda wprost to mówi, czyli uwolnienie się od cierpienia, no właśnie, i nirwana. I teraz, no właśnie, ale poczekaj, teraz, ale kiedy uwolniasz się, od cierpienia w trakcie swojego życia no niekoniecznie tak? Za jednym razem. To no tak, tak, oczywiście, ale jakby to pielęgnujesz tutaj, tu i teraz. Więc to też jest pewien rodzaj z kolei nie zapytywania o to, co wprost, co kiedyś i co mi da nadzieję na kiedyś, tylko to, co ja mogę zrobić teraz, bo to właśnie nada sens mojemu życiu, prawda? Moje postępowanie tu i teraz. Jakich ja dokonam wyborów, żeby umniejszyć właśnie cierpienie na przykład? No tak, przy czym mimo tego, że ja mam pewną sympatię do buddyzmu, o czym w naszej telewizji też już była mowa, to akurat... Ja tylko zaznaczam ten... Nie, ja rozumiem. To jednak poza buddyzmem kultury azjatyckie poświęcają tego typu rozważaniom w ogóle mało miejsca. Na przykład nawet takie zdawałoby się wyrafinowane jak japońska, gdzie nie wiem, czy wiecie, że w ostatnich latach w Japonii przestano prawie w ogóle nauczać filozofii. Rozmawiałem na ten temat kiedyś w nocnym pociągu, przypadek sprawił, spotkałem japońską psycholożkę, która mi długo o tym opowiadała, że już tam w ogóle nie nauczają, jej zdaniem. Ja nie wiem, czy jest aż tak źle, ale rzeczywiście te kraje azjatyckie, no to oczywiście się bardzo różnią, Tajowie od Japończyków czy Chińczyków, czy właśnie Hindusów, czy tych buddystów nielicznych, świadomych tego, czym jest buddyzm. Znaczy w tym sensie, że nie jest zwykłą praktyką codzienną, bo jednak większość buddystów traktuje buddyzm tak jak każdą inną religię, czysto urzędowo. Także ja dlatego powiedziałem, że cieszę się, że przyjęliśmy europejską perspektywę, bo wydaje mi się, że ona jest najbardziej adekwatna. Sam fakt, że wciąż stawiamy sobie to pytanie, a niektórzy z nas, jak Havel, narzekają, że rzekomo, bo jednak nie wszyscy przestaliśmy, że rzekomo przestaliśmy. Zgadzam się z Havlem, że obecny kształt naszej kultury i cywilizacji, zwłaszcza nastawionej jednak głównie na przyjemności, silne doznania i tak dalej, to jest zagłuszanie tego wymiaru egzystencjalnego w nas, prawda, razem z pytaniem o sens. Ale może jeszcze nie całkiem na zakończenie chciałbym zadać Wam pytanie o Wasze osobiste poczucie sensu życia własnego i życia ludzkości w ogóle, trochę może w kontekście tej ewolucji, o której mówiłeś, ale może po prostu bardziej prywatnie i osobiście, czy Wy macie jakieś poczucie sensu i czy ono jest wzięte z zewnątrz, czy sami je sobie wymyśliliście, jeśli macie, a jeśli nie macie? Ja na pewno mam takie kulturowe poczucie sensu i właściwie tu by można, należałoby w tym pytaniu
rozróżnić na sens i sens, głębszy sens, nie? Bo ja rozumiem, że sens taki, wiesz, codzienny, czy sens w moim życiu, no to ja widzę oczywiście, tak? Masę tego jest, bardzo dużo różnych rzeczy. Ale to jest sens życia, czy sens konkretnych czynności? To jest sens konkretnego życia, tak? Sens mojego życia na przykład. Tak? Ja pytam o... Rodzina, przyjaciele, wiesz, słuchanie muzyki. To mi w zasadzie wystarcza, żeby się cieszyć i żeby być optymistycznie nastawionym i tak dalej, i żyć. I chcieć żyć, tak? No to jest, ja rozumiem, że pytasz o ten płytki sens mówisz życia. Mówisz jak Budda, bo Budda właściwie mówił głównie o zadowoleniu, o tym, jak żyć z perspektywy sensu, żeby być zadowolonym. A mnie nie chodzi o zadowolenie, tylko o poczucie sensu. Natomiast jeżeli chodzi o ten głębszy sens, czy ten głęboki sens, to ja nie znam go, nie wiem. Czy... A nic nie wymyśliłeś, że na przykład nie, to znaczy miałem różne w życiu porządki wyobrażone, że tak powiem, na temat sensu, ale uważam, że one wszystkie są jednak fikcją pewną, nie? To znaczy jakoś nie pasują do rzeczywistości. Wiesz, ja ci powiem tak, że bo to jest sensie, pewne nawiązanie do Boga. W jakim sensie nie pasują do rzeczywistości? No właśnie, bo ja ci powiem, że jak to się ma na przykład właśnie z koncepcją Boga, bo Bóg chrześcijański, czy taki jak się w pewnym momencie pojawił w chrześcijaństwie, no to jest oczywiście osobowy, to jest wszechmocny, osoba wszechmocna, wszechwiedząca, no, kochająca cały świat, wszechświat, tak? No i co tam jeszcze? No kilka tych najwyższych takich fizycznych cech, tak? I ten Bóg właściwie, tego typu Bóg, to nam się na naszych oczach realizuje właśnie poprzez technologię, tak? To znaczy sztuczna inteligencja, no to wkrótce będziemy, właściwie, no popatrz, bo to jest tak szeroki szereg wątków różnych, ale na przykładzie wam podam. Ten Bóg, którego znaliśmy dotychczas, on był w stanie na przykład... Żeby było jasne dla naszych... Ja mówię o kulturze. To wyjaśniasz. Ja mówię o kulturze. Co w ogóle myślałeś? I ten Bóg był w stanie według powszechnych przekonań wywoływać na przykład deszcz. Jeżeli nawet w Sejmie jeszcze chyba w ubiegłym roku posłowie się modlili o deszcz, tak, w Polsce, no nie wiem, czy oni go wywołali, czy nie, ale taką mieli wyobrażenie o Bogu. Waldku, mieszasz porządek magiczny z religijnym. Ja mówię o religii, ty sobie możesz to nazywać magią. Wywołanie deszczu. Sorry. Sorry, ale to już przestaję, Bóg był, tak? Czy jest jeszcze w wyobrażeniu wielu ludzi. Teraz jeżeli spojrzysz na to z drugiej strony, czyli na technologię, jak się rozwija, czy w związku z ociepleniem klimatu powstaje tyle technologii do regulacji klimatu, jednocześnie sztuczna inteligencja, bardzo łatwo sobie wyobrazić teraz taką sytuację, że to znaczy modlisz się w cudzysłowie i mówisz, że chcielibyśmy deszcz, tak? Tutaj w regionie łódzkim w Polsce przydałyby nam się jakieś tam umiarkowane opady deszczu, bo jest sucha. I ta sztuczna inteligencja usłyszy to, tak? Od nas, iluś tam na przykład telefonów komórkowych przez Google powiesz, że chcesz deszcz w tym rejonie i ona cię usłucha, tak? I będzie ten deszcz, spowoduje, że będzie padał. Prawda? No bo to jest możliwe w sensie fizycznym. W Moskwie nawet w Związku Radzieckim wywoływali wstrzymywali deszcz, jak był 1 maja, więc technologicznie to jest to możliwe. No ja mówię o tym wszechmocy boskiej, tak? Że technologia właściwie quasi wszechmoc osiągnie, tak? My jako ludzie będziemy tym dysponować. To człowiek będzie w zasadzie mógł siebie nazywać tym Bogiem, o którym myśleliśmy od tam kilku tysięcy lat. I to jest zresztą wątek, który możemy jeszcze później pociągnąć. Ja go chciałem skontrastować z sensem, tak? Bo tu się teraz, w tym momencie się bardzo mocno pojawia Bóg jako nosiciel sensu, tak? W Niemczech na mszach dla ateistów prowadzonych przez teologów katolickich usłyszałem takie zdanie, znaczy ja to czytałem, relacje, nie byłem. Usłyszałem takie zdanie, że Bóg nie chce mocy, nie chce być wszechmocny, tylko Bóg chce sensu właśnie. I mi się wydaje, że w tej naszej dyskusji, bo się lepiej poczułem. gdybyśmy mieli teraz zdefiniować Boga, bo ten Bóg z tymi cechami, prawda, teologów średniowiecznych, nawiązujących zresztą do Platona, no to on, być może my go sami sobie stworzymy, tak? Natomiast tego Boga, który będzie wiedział, jaki jest sens,
no to właśnie nie będzie. I Bogiem dla mnie będzie. Ja bardzo prosiłem o takie powiedzenie sens. O osobistym poczuciu sensu, ale to ja rozumiem... ci powiedziałem. Aha, że głęboki i płytki. Mam nadzieję, że nasi widzowie są ten, dostatecznie skupieni. Ten głęboki. Nie, no powiedziałem ci, że ten sens płytki, taki typowy, codzienny, no to jest czytanie książek, może na pierwszym miejscu, aha, słuchanie muzyki, rodzina, przyjaciele, tak? Tego jest sporo. I to mi taki sens daje, że mi się chce żyć, tak? A, nawet jestem zadowolony. No właśnie, to ci się chce żyć. I tak. Życie jest ciekawe. Oczywiście i to mi wystarczy. Tak? To ci wystarczy. Natomiast ten głęboki sens, no to było w tej drugiej. To jest może, wiesz, ten głęboki sens, tak, na który nie znam odpowiedzi. Czyli na byłoby to dążenie do wszechmocy właściwie. Przez technologię, a nie przez czynności magiczne. Cała cywilizacja, wiesz, ludzka do tego dąży, czy my chcemy, ale czy nie. Ale to możesz na przykład się włączyć. Zresztą włączasz się w ten proces polityczny. Nie będziemy twojego życiorysu opowiadać, ale chcąc się włączasz, bo przecież podejmowałeś wiele w swoim czasie działań, może nadal podejmujesz na rzecz rozwoju wynalazczości, czyli właśnie tego postępu technologicznego. Więc mam wrażenie, że to byłaby odpowiedź na to pytanie o twój osobisty sens. No tak, natomiast tego sensu, o którym mówisz, to raczej byłby Bóg, tak? Który by znał odpowiedź na sens. To byłaby dla mnie osoba, która... O Bogu wytniemy, proszę Państwa. Nie, żartuję oczywiście. Justyna, co z twoim osobistym sensem? Mam nadzieję, że będzie bardziej osobisty. To znaczy, tak, ja powiem w ten sposób, że pewnie tak jak każdy człowiek, tak jak ty, powiedziałeś na początku, że raz masz poczucie tego sensu, raz niekoniecznie. To zależy od różnych czynników i chyba to jest całkiem naturalne w psychologii człowieka, w jego odczuwaniu świata, że w zależności od doświadczeń czasem jest trudny i ten sens może zobaczyć. Ale ja mam jakieś głębokie przekonanie, że jednak pewna sensowność życia, a to dla mnie też oznacza, że to życie jest racjonalne, to znaczy w tym sensie, że wszystko się odbywa w jakiś celowy jednak sposób i że jest powiązane... Znaczy ty robisz coś celowo, czy się odbywa jakoś poza tobą? Że życie jako takie ma swoją wewnętrzną celowość i jest jakoś powiązane koincydencjami, których ja może nie zawsze dostrzegam, dlatego tracę może czasami to poczucie znaczenia czy sensu, ale to nie znaczy, że tego nie ma, więc oczywiście w swoim osobistym doświadczeniu no, te wahania mam, natomiast jeżeli bym miała odpowiedzieć niezależnie od takich szczątkowych, czy przepraszam, cząstkowych doświadczeń, to bym powiedziała, że mam nawet chyba głębokie poczucie sensowności życia. I skąd bierzesz? Chcesz się mnie zapytać, czy z wiary, czy z rozumu, czy... Nie, czy z czegokolwiek. Wiesz, no to chyba jest no też wandec, z tego droga. Z muzyki, no tak, no to oczywiście w takim... Bym się zgodziła, że w takim naszym codziennym doświadczeniu na pewno zwiększa to poczucie sensu życia, jeżeli usiądę z przyjaciółmi, nie wiem, z osobą, którą kocham, z moją córką, w jakimś... w miłym otoczeniu, nie wiem, przyrody i tak dalej, to pewnie, że to podnosi taki komfort mojego życia i zwiększa poczucie sensu. Natomiast nie zważając jakby na takie te właśnie szczegółowe doświadczenia, no to ja myślę, że też ta sprawa jest złożona. To znaczy z jednej strony na pewno gdzieś nawet racjonalne jakieś takie myślenie wskazuje mi na tę celowość i na to ratio po prostu w świecie. W związku z tym mam wrażenie, że czy myślenie o tym, że ten sens jest tutaj głęboko w życiu zakorzeniony i że to życie właśnie jest celowe i ma jakieś swoje, nie tylko źródło, ale jakiś kres, który jest, no chciałabym, że będzie sensowny, czyli wartościowy. Potwierdza to też pewnie jakieś bardziej ogólne doświadczenie życiowe, bo nawet jak się zdarzają doświadczenia cząstkowe, które są przeżyciem trudnym, to ono gdzieś powodują, że nabieram pewnej, mam nadzieję, mądrości, czy jakiegoś takiego takiej głębszego spojrzenia na to życie i w związku z tym uczę się też lepiej to życie przeżywać. Także pewnie to jest no, złożone, to jest i myślenie, i doświadczenie, i pewnie też gdzieś jakieś takie no, kulturowe może zakorzenienie w tym poczuciu sensu. Ja wam powiem, że kiedyś jak po raz pierwszy więcej niż przelotnie o tym myślałem,
wymyśliłem sobie po prostu taki dla siebie sens na życie. Prawdopodobnie to jakoś koresponduje z moimi jakimiś osobowościowymi skłonnościami. Nawet na pewno wymyśliłem sobie kiedyś, że będę, że sensem mojego życia będzie maksymalizowanie wolności nie tylko mojej, ale każdego. Znaczy mniej lub bardziej, w zależności od tego, jaki mogę mieć wpływ na czyjeś życie. I to jest fajna koncepcja. Ale to właśnie było tak świadomie przemyślane, wybierałem, teraz myślę, że niepotrzebnie, między na przykład minimalizacją cierpienia, a maksymalizacją wolności. Dzisiaj myślę, że jedno i drugie. A chyba już na zakończenie może zastanowimy się, czy nasza działalność, ta na rzecz racjonalności, przynajmniej tak rozumianej, że problematyzujemy rzeczy, które może nie wszyscy sobie prywatnie albo nawet grupowo, prywatnie czy nieprywatnie problematyzowali, czy to jest takie sensotwórcze i sensowne, na przykład jeśli byśmy mieli to robić do końca życia. Chodzi ci o nasze rozmowy tutaj na przykład w telewizji? Tak, nasze i z udziałem innych osób, oczywiście. Czy ta działalność na rzecz racjonalności. Czy możemy sobie powiedzieć, że to nadaje sens naszemu życiu w jakimś stopniu? Ja bym powiedziała tak, że ponieważ w ogóle jestem chyba na pewno jestem osobą, która nie bardzo lubi jakiekolwiek skrajności, więc nie rzucam się tylko w racjonalność, w sensie w dyskusję, prawda, bez działania i w samodziałanie, bez rozmów, więc na pewno ma to sens, jeżeli pobudza innych do myślenia, ale zarazem właśnie to myślenie z kolei skłania do jakiegoś działania i do na przykład zmiany. Także w tym bym upatrywała sens tych rozmów, jeżeli nie pozostają one tylko tymi rozmowami właśnie przy stole, a mam nadzieję, że tak nie jest, bo widzę, że wzbudza to jednak dyskusję później i no i też jakieś konkretne działania. I wynikają z tego, już nieraz się zdarzyło oczywiście. Więc tak. Tak? Tak. To bardzo się cieszę, bo ja do tej wolności, o której mówiłem, czy poza wolnością, cierpieniem właśnie też zaczynam z latami, bo to już kilka lat, mieć takie poczucie, że to w jakiejś mierze, w jakimś stopniu, to jeszcze w zależności od tego, czy rozmowa się uda, czy nie uda, albo od innych okoliczności związanych z tą działalnością, mam takie poczucie kolejnego takiego składnika tego poczucia sensu, które, jak dobrze zapamiętałaś, czasem mam to poczucie sensu. Dokąd nie włączę perspektywy tej ostatecznej. No wiesz, mnie się z kolei wydaje, że to znaczy też mówię to jako tylko eksperyment myślowy, tak? Ale wydaje mi się, że być może jest tak, że to pytanie o sens i sam sens jest tylko takim efektem ubocznym rozwoju inteligencji. Nie? I może w ogóle to jest taki rodzaj wyrostka robaczkowego w kosmosie, tak? Powstało to pytanie jest o sensu na pewnym etapie rozwoju człowieka, tak, rozumu, ale ono w gruncie rzeczy nie odgrywa tak naprawdę żadnej roli, bo to, co my robimy teraz, to o co zapytałeś, to być może robimy z innych pobudek, z powodów psychologicznych i innych, tak? Mamy szereg motywacji, żeby to robić. I można całkowicie abstrahować od sensu. A po drugie, ja nie wiem, czy na przykład sens w ogóle, no, zakładając dalszą ewolucję, tak, takich społeczeństw, na przykład jak Chiny, gdzie sztuczna inteligencja już zaczyna całe społeczeństwo obejmować i nie wiem, czy się nie pojawi, no i kontrolować, nie wiem, czy się nie pojawi w pewnym momencie jakiś byt emergentny, czyli na wyższym poziomie. I w ogóle to pytanie zaniknie, tak? I takie istoty jak ludzie, powiedzmy Homo sapiens, być może będą żyli sobie gdzieś tam w jakichś ruinach miast, tak? Natomiast to życie rzeczywiste będzie się rozgrywało na wyższym poziomie, my go w ogóle nie będziemy rozumieć. I to pytanie o sens nie będzie istniało w ogóle, tak? Ja bym powiedział do tego pierwszego wątku, bo do drugiego to zostawię już wyobraźni naszych widzów. Chociaż skądinąd niedługo w rozmowie na temat ateistycznych sposobów na śmierć, bo szykuje się taka, opowiem coś w stylu tej ostatniej opowieści Waldka, o tej, akurat nie o sztucznej inteligencji, ale o czymś podobnym. Natomiast co do produktu ubocznego, to powiem, że tak, że cała kultura i życie intelektualne z perspektywy ewolucyjnej wziętej jest produktem ubocznym. O tym się zresztą w psychologii ewolucyjnej właściwie cały czas mówi,
na przykład w psychologii religii z tej perspektywy ewolucyjnej. Ja tutaj nawet miałem wykład w swoim czasie, wyjątkowo wykład, a nie rozmowę, pokazujący, w jaki sposób koncepcja czy religia rodziła się w mózgach ludzi, którzy walczą, jak ewolucja każe, o przetrwanie. Także pełna zgoda, no ale nasza dzisiejsza rozmowa miała się już odbyć w ramach tego produktu ubocznego, więc samo wskazanie, że to jest produkt uboczny, no może warto ja sobie to Ja powiedziałem, to jest eksperyment myślowy. Natomiast... Zgoda, to wszystko jest eksperyment. Natomiast myślowy. Generalnie ja widzę istnienie czegoś takiego jak sens, bo istnieje to pytanie, tak? W związku z czym, a brak odpowiedzi, dlatego miałem to porównanie na początku do czarnej dziury, tak, w kulturze. Bo nie wiemy do końca, czym by to mogło być. Tak? Niektórzy prawdopodobnie tylko im się wydaje, że wiedzą. Znaczy, porównujesz czarną dziurę do poczucia bezsensu, czy do poczucia nie, sensu? Nie, to znaczy ja porównuję czarną dziurę do sensu. Nie? Czyli, że istnieje, natomiast wiemy, że istnieje, bo oddziałuje na otoczenie. Nie, no, wiemy, poszukamy nie. tego, bo wiesz, no, działa w sztuce, jest w życiu społecznym, natomiast nie wiemy, co to jest w środku, tak? Trochę czym to jest. Akurat słuchałem ostatnio... Ciągle jeszcze, a być może będziemy kiedyś wiedzieć. Coś nieco już wiadomo, ale nie będziemy rozwijać tego wątku. Między innymi dlatego, że nie ma między nami kosmologów, którzy być może bardziej... Nie, to jest tylko metafora. Porównanie do fizyki to jest tylko pewna metafora. Okay, także, no, ale właśnie taka. No, no. Nie wiem, czy coś o sensie jeszcze, czy na przykład, czy waszym zdaniem warto jest wymyślać sobie tak sens na życie, jak ja to zrobiłem 27 lat temu w Australii, bo tam ktoś zapytał mnie, jak to jest żyć bez Boga i czy to życie ma sens. I ja wtedy taką konkretną koncepcję wymyśliłem. Niezależnie od tego, że oczywiście w jakiejś mierze to wszystko, co mówiliście o muzyce, książkach, przyjaciołach, piwie i tak dalej, no też mnie dotyczy, ale ja miałem na myśli, jak mówiliście o spotkaniach z przyjaciółmi, to jakoś znosi pytanie o sens. Trzecie piwo, znaczy można nadal rozmawiać o sensie, ale już w zupełnie inny sposób, prawda? Czy warto wymyślać sobie taki sens tak trochę sztucznie, no, w taki sposób, jak ja to zrobiłem? Ja nie wiem, czy to jest sztuczne, wiesz, jeżeli to było twoją naturalną potrzebą. No ja nie wiem, czy ona była naturalna. No. Albo się pojawiła jakoś w trakcie twojego życia i sprawiła, że wiesz, dobrze wytłumaczyłeś się sobie to, jak dobrze ci jest funkcjonować, no to pewnie, że warto, dlaczego nie? Tak, ale czy to ma jakiś sens inny niż ten, że jest to dla mnie źródłem jakiejś satysfakcji? No to chyba ty musisz odpowiedzieć. Nie, ale to ja pytam myślisz, obiektywnie. Obiektywnie nie wiem. Proszę Państwa. Ja nie wymyślam sobie, wiesz, nie wiem, ale chcę odpowiedzieć na ten drugi chyba, czy wcześniejszą w ogóle część. Bodaj chyba u Franka jest tak, że taka koncepcja jego, która mówi, że człowiek właściwie, no właśnie jako ma wbudowane, niemalże wkodowane w sobie poczucie, czy potrzebę poczucia sensu. I to, co ty powiedziałeś o tym... Mówisz o Wiktorze Franklu, czy o... Franklu, tak. I to, co powiedziałeś, że być może ta sztuczna inteligencja przejmie, być może tak będzie i w związku z tym to pytanie zaniknie. Okej, ale jeżeli mówimy o naszym gatunku, o ludziach, to wydaje mi się, że no właśnie jest to naszą i potrzebą zadawania pytania o sens i jakoś znajdywania tej sensowności, choćby w taki narzucający sobie sposób, więc pytając o sens, szukając odpowiedzi na to pytanie, w tym spełniamy nasze też jakoś człowieczeństwo. Bo tu być może jeszcze jest a propos takiego odwołania też trochę do Boga, być może coś... Znacie teorię Gödla, nie? Że istnieją w danym, że w zasadzie możemy odpowiedź na to pytanie znaleźć poza naszym systemem. Mhm. Czyli, że istnieją takie, zgodnie z tym z teoremem Gödla, nie da się udowodnić, istnieją prawdy w pewnym systemie, których nie da się udowodnić, pozostając wewnątrz tego systemu. Czyli być może odpowiedź na to pytanie jest gdzieś indziej. Ale może właśnie nie chodzi o to, od tego zaczęliśmy. Ale mówiłem, że moje poczucie sensu, jeżeli spojrzę na nie z zewnątrz, właśnie z perspektywy tego ostatecznej śmierci wszechświata, która też jest hipotezą, ale wielce prawdopodobną, no traci na wartości to moje takie subiektywne, indywidualne. Nawet jeśli będę go rzutował w przyszłość, no to też nie przezwyciężę tej ostatecznej śmierci wszechświata.
Więc to jest też, właściwie to samo, trochę innym językiem powiedziane. Może też właśnie niekoniecznie ta odpowiedź taka, no bo chyba nie da się jej uzyskać w sposób satysfakcjonujący w pełni, więc może nie sama ta odpowiedź jest istotna, tylko to, żeby w ogóle zapytywać i w związku z tym jakby w każdej, powiedziałabym nawet minucie swojego życia, jednak przeżywać to życie świadomie, właśnie zapytywanie, co ma wartość i znaczenie, w związku z tym, jakie wykonam działanie, żeby tej wartości... No właśnie, tu jest ciekawy paradoks. Nie, bo być może, ale teraz... w tej rozmowie, bo niestety musimy kończyć nie ze względu na sprzęt tym razem, czy baterie, ale okoliczności zewnętrzne. Ale to nie dowiesz się najważniejszej rzeczy. Ale... Dowiem się, ale już Państwo się nie dowiedzą, chyba że drugi raz nagramy, także dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo zresztą chciałem podziękować za tę konkluzję, jak się okazuje, o tym, że być może najważniejsze dla sensu jest zadawanie sobie tego pytania o sens, prawda? Co też uczyniliśmy i zrobiliśmy z tym pytaniem, co potrafiliśmy dzisiaj. Dziękuję bardzo, zachęcamy do myślenia, zadawania sobie pytania o sens. Dziękuję bardzo.